ministrze, w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Kaczyński odnosi się do Nowego Ładu i mówi, że nie o to chodzi, żeby jednym zabierać, innym dawać. Chodzi o to, żeby tak przeorganizować polskie państwo, żeby mogli zyskiwać wszyscy. Wiemy już, że ten Nowy Ład ma się opierać, tak jak wszystkie działania do tej pory z rządów Zjednoczonej Prawicy, na wsparciu rodziny. Ale jakie jeszcze elementy są potrzebne do tego, żeby ten Nowy Ład zadziałał? Istotą rozumienia polityki jest działanie tak, ażeby rzeczywiście społeczeństwo, naród, państwo na tym łącznie zyskiwało i nie patrzenie partykularne na tę czy inną grupę społeczeństwa, tylko ogólnie w ocenie, czy to jest dobre czy złe. I tak patrzymy na Nowy Ład i tak pan prezes ocenia te propozycje, które są już przygotowane, żeby to służyło społeczeństwu jako takiemu. Oczywistym jest, że rola rodziny jest tutaj na piedestale i to jest zupełnie oczywiste i to wynika z naszej historii, naszej tradycji, ale też z konstytucji. Ale nie upatrujmy w Nowym Ładzie roli takiego, można powiedzieć, przydzielającego jednemu da, drugiemu nie. Tu chodzi o to, żeby to się opłaciło jako społeczeństwu, a wspieranie rodzin całemu społeczeństwu najzwyczajniej w świecie się opłaca. Prezes Kaczyński mówi też o tym, że mamy szansę przejść do tej ligi najsilniejszych i że to jest związane z koniecznością wciśnięcia pedału gazu oczywiście, ale mówi, że patrzy na te 260 miliardów ze środków europejskich jako na taką szansę, bo możemy z nich skorzystać, odnieść sukces i po drodze walczyć z przeciwnościami i atakami, a możemy je stracić, ale przeciwności i ataków i tak się nie pozbędziemy. To chyba wydaje się logiczne, ale jeden z koalicjantów absolutnie nie w ten sposób na to patrzy. Kto się nie rozwija, to nie tyle stoi w miejscu, to co traci dystans, co popada w konkurencji w oczywistą przegraną. W związku z tym nie możemy pozwolić sobie na sytuację, w której inne kraje europejskie skorzystają ze środków, chociażby z Krajowego Planu Odbudowy, a my z tego nie skorzystamy. To jest po prostu samobójstwo z punktu widzenia tej rywalizacji i tej wielkiej aspiracji, którą pan prezes postawił, żeby dogonić najbogatsze kraje europejskie. I my zarówno środkami z Krajowego Planu Odbudowy, jak i Nowego Ładu chcemy postawić jeden warunek. Do 2030 roku w zasadzie PKB ma się zbliżyć do średniej europejskiej, najbogatszych krajów. Czy i to jest nasz cel. Czy to jest realne? To jest absolutnie realne. My to zapiszemy w dokumentach i będziemy się tego trzymać i będziemy chcieli to zrealizować. To są nasze cele. A z czym to się wiąże dla przeciętnego Polaka? Z wynagrodzeniami takimi jak na Zachodzie, z jakością pracy, którą wykonujemy i z warunkami pracy, tak jak na Zachodzie, z edukacją i systemem opieki zdrowotnej, tak jak na Zachodzie. Więc wszystkim nam powinno na tym zależeć. Nie upatrujmy dzisiaj problemów w tym, że środki europejskie mogą nam szkodzić, bo sztuką jest te środki wziąć, ale też dobrze wydatkować, a nawet nie wydatkować, tylko zainwestować. My potrafimy to robić i wielokrotnie pokazaliśmy, że jak się nam daje szansę jako Polakom, potrafimy z niej skorzystać. I teraz mamy tę szansę, o której mówi pan prezes, po prostu skorzystajmy z niej.